Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest pan Janusz Palikot. Można powiedzieć na starych śmieciach, bo na Wiejskiej, 200 metrów od pana niedawnego albo dawnego No to już. zakładu pracy. Ma pan sentyment tutaj, do tego miejsca? No to już 8 lat, No. tak, ale z drugiej strony ta Wiejska była też mi bliska, bo tu miałem bardzo wielu i mam znajomych, którzy mieszkali na tej ulicy, nie będąc politykami. Tadzio Zielniewicz, były generalny konserwator zabytków. Baśka Nowicka, ona później była wprawdzie w Sejmie, ale znaliśmy się jeszcze wcześniej. I wiele innych osób, ja w ogóle bardzo lubiłem tą ulicę. To jest taka jedna z najpiękniejszych, najciekawszych ulic Warszawy. Mieszkał też pan niedaleko stąd. Mieszkałem w Alei Przyjaciół też niedaleko, często tu spacerowałem, bo się z tego parku jazdowskiego chodziło. Więc ja mam sentyment do tego miejsca. Ja lubię tę część Warszawy. Ja w ogóle bardzo lubię Warszawę. To nie jest takie popularne wciąż w Polsce, ale Boston Consulting Group, jedna z największych firm konsultingowych na świecie, opublikowała taki raport parę dni temu o najlepszych miastach na świecie. Warszawa znalazła się w swojej kategorii miast średniej wielkości na czwartym miejscu. Z ciekawości pytam, Kopenhagą, szok. która jest super. Amsterdamem, Hamburgiem i właśnie. No to trzy piękne miejsca, które mają świetną opinię generalnie na I teraz, świecie. w czym Warszawa wygrała, Właśnie. co jest niesamowite, była najlepszym miastem w tej kategorii na świecie w zakresie zdolności do zmiany. Ja nie wiem, jak to jest badane, bo to oni mają swoje jakieś. Czyli potencjał zmiany największy. Największy potencjał adaptowania się do nowych trendów kulturowych, do nowych też duży dostęp do instytucji kultury. Kapitał społeczny w Warszawie też przez różne analizy pokazano, że jest wysoki, wbrew pozorom. Jak my myślimy, że w Polsce o kapitału nie, to w Warszawie właśnie, tej najbardziej konkurencyjnej, napieprzającej się, walczącej o pieniądze, o wpływy, ten Tylko kapitał może to jest. jest, może z naszą piękną Warszawą jest trochę tak jak z Nowym Jorkiem, że Nowy Jork to nie jest Ameryka, No właśnie, nie? Warszawa też nie jest Polską, ale mówię też o tym, bo ja zawsze, pochodząc z Biłgoraja, z małego miasteczka, znalazłem się w Warszawie już w czasach licealnych i potem na studiach, i potem po studiach, i potem właśnie w Sejmie. Ja się śmieję, że Biłgoraj, miasto jednego noblista i noblisty Janusza Palikota. Bardzo mi miło, szalenie cenię Izaka Beszawisa Zingera, który wprawdzie się nie urodził w Biłgoraju, tak jak jego również. Jego matka chyba pochodziła z Ale Biłgoraja. jego brat się urodził w Biłgoraju i jego najstarsza siostra się urodziła w Biłgoraju. Ona ta zrobi wielką karierę, bo jest takim nowym odkryciem poetki właśnie z Polski, piszącej także w jidysz. Ona wyjechała w 1938 roku do Wielkiej Brytanii, dzięki temu przeżyła tą II wojnę światową. Ale Zinger spędził u swojego wuja rabina w Biłgoraju, spędził kilka lat w początku XX wieku. Tam opublikował pierwsze opowiadanie. Proszę sobie wyobrazić, Biłgoraju, który miał 4000 mieszkańców w tamtym czasie, połowa narodowości żydowskiej. Cztery drukarnie, z tego trzy drukarnie, dwie w jidysz, jedna po hebrajsku, funkcjonujące w takim małym miasteczku. To jest w ogóle coś niesamowitego. Mielibyśmy dwa razy więcej Nobli, gdyśmy nie oddawali takich Zingerów Amerykanom i No, innym. to jest właśnie też jedna z rzeczy, której ja kompletnie nie rozumiem. Właściwie są nobliści, którzy nawet zapytani, kim są, odpowiadali Żydami polskimi, a my ich nie uznajemy za noblistów polskich. Są nobliści, którzy spędzili 30 ileś lat i w zasadzie ich wynalazki zostały sformułowane, kiedy byli w Polsce i my się do nich nie przyznajemy. I muszę powiedzieć tak, puentując tą całą historię. To, co nam faszyści najbardziej zabrali, oprócz tego, że oczywiście zniszczyli Warszawę i wiele miast w Polsce, zabrali nam po prostu Fragment tożsamości kulturowej tak, też. fragment tożsamości kulturowej, zabrali nam tych ludzi, którzy po prostu byli Talenty. najbardziej dynamiczną częścią polskiego społeczeństwa przed wojną. Oni stworzyli Hollywood, oni stworzyli informatykę. Ja to z uporem powtarzam, że najpiękniejsze kobiety na świecie, Natalie Portman, Gadot, Scarlett Johansson, najsłynniejsze aktorki, wszystkie z pochodzenia żydowskiego z Polski. No właśnie, więc nie, my Więc mamy. ukradli nam fragment kultury, piękne dziewczyny, dzieła Na sztuki. szczęście Żydzi biłgarajscy przetrwali, bo jak Niemcy 12 i 18 września zbombardowali Biłgoraj, to ten Biłgoraj drewniany się spalił i Żydzi nie mieli gdzie mieszkać. Jak armia rosyjska wkroczyła, bo to była część jeszcze zaboru rosyjskiego 17 września i potem się wycofywała, jak z kolei doszło do wojny niemiecko-rosyjskiej, to zabrała ze sobą w głąb Rosji tych Żydów biłgorajskich. Tylko taki Samuel Wircer, szef teatru jidysz w Tel Awiwie, w ogóle twórca teatru jidysz w Tel Awiwie, urodzony w Biłgoraju, czy nawet powiedziałbym poczęty w Biłgoraju, bo urodzony właśnie już gdzieś tam na Syberii,
No to jest jeden z takich ludzi, wieloletni szef sieci hotelowych, powiedział mi teraz ta nazwa zasypszył, nie Hilton, tylko inny. Sheraton? Nie, właśnie europejskiej, austriacko-niemieckiej, koło Pałacu Kultury, jeden z takich pierwszych hoteli przy dworcu PKP, zasypszył w trakcie, to powiem. Pochodzący z Biłgoraja, właśnie to z tej społeczności żydowskiej. A propos z tymi Noblami, to jest tak, że w jedną stronę traciliśmy, a z drugiej strony jest moja ulubiona anegdota z książki Słonimskiego, który mówi, że jakiś tam Icek, pisze Słonimski, jest pierwszym człowiekiem pochodzenia mojżeszowego, który dostał Nobla, bo ożenił się z wdową po Rejmoncie. No jest tak, nie, ta tradycja była fantastyczna i Biłgoraj był pod tym względem bardzo ciekawym miastem. Zresztą publikowali tam w ogóle w rabini i uczeni. Miasto Żydów i Sitarzy, tak? Żydów i Sitarzy, no i oczywiście także mniejszości ruskiej, czy tam białoruskiej, czy dzisiaj by się powiedzieli ukraińskiej. Zresztą cerkiew stoi cały czas w centrum Biłgoraja. No mój wspólnik Tadeusz Kuźmiński, z którym razem już nie żyje, niestety zbudowaliśmy Ambrę. Jak sprzedaliśmy te akcje w Ambrze, no ja kupiłem Polmos Lublin i zacząłem się zajmować produkcją wódki, a on przeznaczył te pieniądze na wykupienie terenów w Biłgoraju. Nie wiem, czy pan tam był kiedyś, gdzie odtworzył ten przedwojenny rynek biłgorajski, który się spalił na początku września. Odtworzył to, budując to w tej manierze, w jakiej to było zrobione. Nie mówię, że to jest kopia jeden do jeden, ale bardzo zbliżone. Ale jednocześnie jako projekt deweloperski, czyli można było tam kupić mieszkania, mieć restaurację. Czyli to nie jest jakby muzeum, chociaż wygląda właśnie tak, jakby było sprzed tam ponad 100 lat, ale to jest żywe jakby osiedle zbudowane dzisiaj na peryferiach Biłgoraja, odtwarzające tamten stary Biłgoraj. Włożył cały swój majątek w to, żeby zrobić. Nie był Żydem, był w ogóle pochodzenia prawosławnego, choć był człowiekiem niewierzącym, ale na złość kościołowi katolickiemu, jak umierał na prawosławie, mimo że był ochrzczony w kościele katolickim, bo tak nie znosił tego, co się działo w polskim kościele w ciągu ostatnich 20 lat. No, po prostu no, stracił jakby taki autorytet, który miał. I dla wielu ludzi, takich jak dla Kuźmińskiego, wywodzący się nawet z prawosławia, którzy przeszli do katolicyzmu po wojnie i funkcjonowali w nim przez całe lata, to jak potem słyszeli, wtedy jeszcze Jędraszewski nie był aż takim bohaterem negatywnym jak dzisiaj, ale słyszeli innych podobnych biskupów, Rydzyka, Radio Maryja, całą tą rasistowską politykę w tych środowiskach, no to na złość właśnie przeszedł na prawosławie, a wcześniej odbudował ten przedwojenny Biłgoraj. Panie pośle, a propos na złość, to prokuratura się panem zajęła, ja już znam, ponieważ sam dostałem zarzut, to się nazywa ustawa o przeciwdziałaniu, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Co pan zrobił? Ta ustawa jest, przypomnijmy, z 82 roku, czyli tuż po stanie wojennym. O, nie było jeszcze internetu, nie było telefonów komórkowych. Pojęcie przestrzeni... I sprzedaż alkoholu po 13 to chyba też była tam. To było wtedy. W ogóle alkohol był towarem deficytowym. Rzeczywiście nie było sensu go reklamować, bo i tak nie można go było kupić normalnie. Ale nie w tym rzecz. Tamta ustawa obejmująca tamten porządek prawny nijak się ma do świata, w którym my dzisiaj żyjemy. Co to znaczy przestrzeń publiczna w internecie versus tamte definicje? Dlatego, panie redaktorze, 98% spraw z tego artykułu, z którego obydwie zostaliśmy posądzeni właśnie o naruszenie ustawy, jest umarzanych na etapie rozpoznania i nie przechodzą do dalszego postępowania. Tu mamy do czynienia... Ale u was jakoś to przeszło. Tu mamy do czynienia ze świadomą akcją prokuratury, śpiewaka, który jest jakimś zakładnikiem tego obecnego obozu władzy, bo został uniewinniony za kłamstwa właśnie tego samego typu, jak teraz rozpowszechnia na mój temat, czy Kuby Wojewódzkiego. Za te kłamstwa są dwa razy prawomocnie skazany w innych sprawach, ale zamówienie nieprawdy publicznie i działanie na szkodę osób. Poszedłby do więzienia, gdyby nie to, że go prezydent Duda ułaskawił, więc myśmy mu też wytoczyli proces. Właśnie wczoraj sąd wydał nakaz usunięcia przez śpiewaka tych wpisów, które nas szkalują, jako zabezpieczenie naszych przyszłych roszczeń. Jednocześnie... Roszczeń, czyli czego będziecie się domagali? No, ja uważam, że on działa na szkodę. Wie pan, ja żyję z pewnego autorytetu w mediach społecznościowych jako przedsiębiorca dzisiaj. I zbieram, mam 10 tysięcy inwestorów. Oni mają oczywiście różne poglądy polityczne, bo
bo to nie jest działalność polityczna, ale to jest taki społeczny kapitalizm, gdzie ludzie, którzy wkładają pieniądze w różne przedsięwzięcia, gdzie ja buduję później jakieś linie, czy do produkcji okowity, czy do alkoholizacji piwa, czy jakiekolwiek inne, oni potem następnie kupują te produkty, czyli to jest trochę tak z farmami fotowoltaicznymi, to są prosumenci, inwestują w to coś, a potem sami konsumują, bo chcą mieć pewnego typu produkt, w tym przypadku alkohol kraftowy i tak dalej. I ja mając te 10 tysięcy ludzi i mając, pozyskałem od nich 140 milionów złotych, mam zdolność pozyskiwania pieniędzy, więc jak ja mam taką akcję przez miesiąc, która mi utrudnia zbiórkę, a kończę różne inwestycje, no ja ponoszę realne straty z tym związane, biznes mi nie kończy jakiejś inwestycji, bo nie zebrałem właśnie odpowiedniej kwoty pieniędzy. Ja mam o co wystąpić z roszczeniem. To było realne działanie na szkodę tego przedsięwzięcia i my chcemy tego odszkodowania od śpiewaka dostać. A poza tym już nie mówiąc o tym, że... A jak tam jest, że sąd... W jakimś trybie sąd się... No była taka też kuriozalna decyzja, co w ogóle się już naprawdę wymaga zastanowienia, dlaczego sąd podjął w trybie nakazowym decyzję, że jesteśmy winni. Czyli wy nawet nie wiedzieliście, nie. Że jest posiedzenie nie. sądu? Nie, byliśmy wezwani, nic. To jest trochę tak, zatrzymuje pana policja. A czy to jakiś neokaresowy sędzia? Niestety jeszcze... Bo tego... zastanawiam się, czy to jest spisek donosiciela, prokuratury Ziobry i neosonda, nie, sądu. Nie wykluczyłbym tego scenariusza, ale nie wiem. Natomiast to jest tak, jak pana zatrzymuje policja, jechał pan za szybko samochodem. I mówi tak, proszę pana, panie kierowco, 30 km za szybko albo 5 km prawko za szybko. Prosimy. Proponujemy mandat 500 zł. Przyjmuje pan? I pan mówi, nie przyjmuję. I to jest to, co zrobił ten sąd. Powiedział tak, nie rozpatruję sprawy, Palikot wojewódzki, 70 tysięcy, 80 tysięcy. Przyjmujecie? Nie będzie sprawy wieloletniej. Nie przyjmujecie? Nie było żadnego wyroku. To była tylko propozycja. I sprawa wraca do początku i teraz przez 2-3 lata będzie się toczyła normalnym trybem. I nie ma z tym problemu żadnego, że sąd chciał sobie skończyć procedurę, zwłaszcza mieć na głowie Palikota i wojewódzkiego przez tam 2-3 lata, to być może sędzia też praktycznie chciał to zakończyć po prostu. Kara nie jest taka duża, sprawa zakończona, śpiewak coś tam ugrał, oni mogą dalej robić swoje, bo nie jest to nic poważnego, co by wykraczało poza grzywnę. Ale... I być może sąd miał takie motywacje, ale go nie przesądzam. Natomiast nie wykluczam też innych motywacji, bo jest jednak bardzo dziwne, że w ogóle wszczęto to postępowanie, nie umorzono, że podjęto jednak w stosunku do osób publicznych tego typu decyzje. No myśmy się do tego oczywiście odwołali, czyli powiedzieliśmy, nie przyjmuję mandatu. Sprawa zacznie się od początku i skończy się za 2-3 lata, tylko że szkoda, która teraz została zrobiona tym, że media no, powtórzyły, wiadomo, no, czy może mieć lepszy tytuł Król TVN-u wojewódzki i Palikot skazani prawomocnym wyrokiem sądu. To każda redakcja to zrobi. W Polsce niestety tak to dzisiaj wygląda i dostaje za to te wszystkie klikania, te oglądalności, bo to się fajnie klika. To, że kilka dni później kilka gazet musiało włączyć się z Super Expressem i innymi napisać sprostowanie, że nie zostaliśmy skazani, bo tam to można było napisać skazani, ale nie prawomocnym wyrokiem, bo jeżeli się troszeczkę tylko ktoś zastanowił nad tym, jaki to jest tryb tego sądu, to by wiedział, że nie było żadnego prawomocnego skazania, tylko była propozycja zakończenia w nadzwyczajnym trybie postępowania. A no. Czy pan korzysta ze swojego alkoholu, żeby nie zauważyć szczęśliwie tego, co się dzieje w Polsce, w polityce dzieje? Pewnie, że tak. W Polsce wszyscy korzystamy ze swojego. Mnie często ludzie zaczepiają na stacjach paliw i tak dalej. I tak mówią, no pan to wie, pan dobrze wygląda. A ja mówię, a czego by się spodziewali? A mówi tak, bo wie pan, no, musi ten pański alkohol być naprawdę dobry. Wyciągają z tego taki wniosek. No, to, bo pan o tym alkoholu cały czas, on musi być naprawdę bardzo dobry. Pan tak dobrze wygląda. To jest kraj, w którym picie alkoholu konserwuje. Konserwuje. A ileż razy ja słyszę, Boże, panie Januszu, tak, bo to drogi jest ten pan alkohol. Ja piję, ale wie pan, raz w tygodniu. Zatrzymuję się na przykład w Krakowie, idę, zatrzymuję się miejskie przedsiębiorstwo tam zbierania tych śmieci rano, 8 rano, jestem na spacerze, człowiek opuszcza szybę i mówi, nie wiem, czy tak można powiedzieć, panie Januszu, zajebisty, ja pierdolę, zajebisty ten alkohol, ale rzadko go piję raz w tygodniu, bo za drogi jest. Panie pośle, w którymś tam momencie wszedł pan na wojenną ścieżkę z Tuskiem, a wcześniej współpracowaliście. Mhm. To jak pan patrzy jako obywatel Palikotna na Lex Tusk? Czy to inaczej, czy to jest kolejny eksces władzy, czy coś, co ma jakościowo, fundamentalnie, ustrojowo znaczenie? Nie, więc to jest...
sytuacja, w której chciałoby się wciąż wierzyć, że do takiego pełnego putinowskiego wykorzystania tej komisji nie dojdzie, że to będzie tylko próba ustawienia sporu politycznego. Jak pan mówi, chciałoby się, to znaczy pan nie jest pewien, tak? Bo ja widzę, że następuje jednak z każdym takim... Może powiem panu tak, jak zobaczyłem Erdogana w niedzielę wręczającego tą gotówkę przed lokalem wyborczym i te dzieci całujące go w rękę, bo dostały tam ileś tych groszy, to takie sprostytuowanie gestu wyborczego przez dawanie żywej gotówki, tam już nie ma nawet 500+, tam już nie ma nawet 800+, tam już nie ma żadnego w ogóle udawania, że jest coś innego niż kupowanie chamskich głosów. Jeżeli to widzę, albo Łukaszenko poszedł na herbatkę do Putina i być może został zatruty. I już nie jest tak ciepły człowiek, jak sugerował marszałek Karczewski. Tak? Jak ja to widzę i potem widzę też komisję w Polsce, powołaną właśnie w tym trybie, która ma możliwość takiego bycia sądem rewolucyjnym czy bolszewickim, który może każdego skasować z życia publicznego, czyli jest instrumentem takiej władzy na pewno niedemokratycznej. To tak, można się jeszcze... Kaczyński to jest, jeśli pan się odwołuje do tego porównania, czy Kaczyński to jest Erdogan, czy to jest jakiś Robespierre, Saint-Just? Bardziej Erdogan mi się wydaje w dniu dzisiejszym, bo to już na razie... A Robespierre to Ziobro byłby. Ziobro, bardziej Robespierre, żeby się trzymać tych figur. Ale ja, jak widzę tą komisję, to ja wiem, że być może jeszcze ta linia nie została przekroczona jawnych już zabójstw politycznych, jawnych jakby takich... przewałów sądowych, one ciągle są na jakiejś tam jeszcze granicy. Już jesteśmy blisko tego momentu, jeszcze jeden krok, mały krok dalej i być może w tej debacie, jak będzie PiS stracił władzę, w co wierzę, jesienią tego roku, będzie bardzo blisko tego momentu, że oni poczują, że inaczej już naprawdę nie dadzą rady i wtedy zrobią to coś. Co to jest to coś? Po czym już nie ma odwrotu, bo już są po prostu przestępcy. To coś to jest krew? To jest właśnie, nie wiem, wsadzenie Tuska do więzienia, to jest po prostu... Ale przed sekundą pan powiedział, że być może to nie jest takie ostateczne, definitywne rozwiązanie, tylko próba ustawienia sporu. I to... Chciałbym mieć taką nadzieję, że ja, jak pan wie, od 2013 roku nie mam złudzeń, jak to się skończy, jak PiS wygra. Mówiłem o tym publicznie wtedy i dzisiaj to samo powtarzam. Jak będą musieli, to sięgną po najgorsze możliwe rozwiązanie. Jestem o tym przekonany. Czy uważa pan, że Kaczyński hulaj dusza, piekła się nie boi też? Oczywiście on minimalizuje, jak nie musi zrobić czegoś za bardzo, to nie jest prymityw w tym sensie, więc on będzie starał się ustawić spór z Tuskiem jako główny spór polaryzujący, zakładając, że Tusk wciąż ma dość duży negatywny kapitał. Chociaż w sondażach zaufania do polityków ostatnio poszedł w górę. No ale taki powiedzmy Duda ma, mimo wszystkich jego tragicznych w ogóle decyzji, błędów i w ogóle, no, że do niczego się absolutnie nie nadaje, nie jest w żadnym sensie kimś, komu ja bym chciał powiedzieć losy tego kraju, ma mimo wszystko w naszym kraju mniejszy kapitał negatywny niż Donald Tusk. I jak on będzie twarzą po stronie PiSu, a wszystko dzisiaj na to wskazuje, że tak to jest układane... Czyli schowają Kaczyńskiego? Kaczyńskiego schowają, tak schowali wtedy, kiedy Szydło była kandydatem na premiera, a Duda był pierwszym raz kandydatem na prezydenta. Wciąż dzisiaj Duda jest większym zasobem politycznym niż Kaczyński z punktu widzenia odbioru społecznego. I tak samo i jest nawet dzisiaj silniejszy niż Morawiecki. Więc prawdopodobne jest właśnie to, że jeden z warunków jakiegoś dogadywania się tam wewnętrznego, dlaczego Duda podpisał tą właśnie ustawę, jest jakaś oferta wewnętrzna, którą on dostał od PiSu i od innych, być może związana z byciem twarzą tej kampanii. A to jest atrakcyjna oferta dla faceta, który nie musi się w tym grzebać, ale który może zagrać arbitra i może grać na swoją karierę teoretycznie międzynarodową. Właśnie nie ma żadnej możliwości kariery międzynarodowej, no naprawdę. Ze względu na brak angielskiego realny. Po pierwsze, a po drugie też on nie jest w ogóle jakby z tej klasy politycznej. On w żaden sposób nie zbudował sobie z 8 lat prezydentem, ponad 8 lat, 9 lat jest prezydentem, nie zbudował sobie po prostu no, przyjaźni, relacji. Nie jest to osoba, z którą się ludzie chcą spotykać. Ale wie pan, ta jego ultranerwowa reakcja już po podpisie wskazuje na to, że reakcja na to go zdziwiła w jakiś sposób. No może też żyć w pewnej bańce.
po prostu otoczenie nie przekazuje mu prawdziwego stanu rzeczy. On się porusza w środowisku, z jakiego się wywodzi politycznie i być może nie widzi świata, nie widzi tej drugiej strony. Wydaje mi się, że tego nie ma. A może po prostu, jak bardzo wielu z nas podejrzewa, on nie jest człowiekiem zbyt błyskotliwym, co tu dużo mówić. I on po prostu nie widzi po prostu... Nie widzi tego, co się dzieje. Dopiero w takim jakby mocnym, w jakimś wyrazie, takiego pewnego szoku dopiero do niego dociera, że to jest bardziej skomplikowane niż ten jego szalenie uproszczony obraz świata. Mi się wydaje, że z Dudą jest coś takiego, że on jest naprawdę taki, jaki był w tej kampanii. On ma tak prosty obraz świata, jak te niby zagrywki polityczne, że on wygrał pewną autentycznością, a nie tym, że się ustroił w piórka takiego troszeczkę nieprzytomnego kandydata wcześniej, a teraz prezydenta. No po prostu taki jest. Czy jest coś, czego Kaczyński nie zrobi dla utrzymania władzy? Moim zdaniem po ataku na Ukrainę, teraz w czasie tej wojny, po ataku na Niemcy w czasie wojny na Ukrainie i po skłóceniu nas ostatecznie z Unią Europejską, kiedy się najprawdopodobniej kształtuje trochę inny porządek świata. W obu wariantach, jak Ukraina wygra, będzie inaczej. Będzie inna rola Ukrainy silniejsza niż Polski. Jak Ukraina przegra, to jeszcze w trudniejszej sytuacji znajdzie się Polska. W obu tych przypadkach te wszystkie działania Kaczyńskiego są obliczone na całkowite niebranie pod uwagę interesu polskiego. To jest polityka antypolska. Kaczyński prowadzi politykę antypolską, naprawdę. I myśli tylko o sobie, o władzy. Myśli też z perspektywy człowieka, który przecież nie będzie żył wiecznie. Więc tym bardziej to jest przerażające, bo jak ktoś jest bezwzględny, mając 30 lat i myśli, że przez 50 lat będzie władcą, jakoś można to jeszcze w ramach takiego mechanizmu władzy taki Kaligula, nie? Można go rozumieć. Ale jak ktoś ma już swój wiek i wiadomo, że to jest jakby ta druga połowa czy dziesiąta połowa życia, I po co zniszczyć wszystko i zdobyć tą maksymalną władzę i zaraz potem odejść, bo życzę mu oczywiście zdrowia, ale i chciałbym, żeby za swoje przestępstwa poniósł karę, a nie żeby u niej uniknął w taki czy inny sposób. Natomiast nie rozumiem tego mechanizmu. O co on walczy? Ale widział gościa pan przez parę lat, parę metrów od pana. I co, kogo pan widział? Ja mam problem taki, że ja nigdy z Kaczyńskim nie rozmawiałem, bo on, od początku byliśmy ustawieni w osi wrogów po prostu politycznych i on nie mówi mi... Są słynne zdjęcia, jak odwraca się, kiedy pan się zbliży na jakimś tam posiedzeniu. On nigdy nie mówił dzień dobry, nigdy się nie ukłonił, on był zawsze pełen absolutnej nienawiści do mnie, takiej fizycznej, mowa ciała po prostu taka totalna. Więc ja nie mam niestety żadnego wyniknięcia takiego bardzo osobistego, że nie wiem, napiłem się wina, pogadałem, przeczytałem książkę, nic nie wiem, tylko widzę tą jego maskę w telewizji, prawda, i to jak on jest. I ja go widzę jako takiego troszeczkę człowieka, myśmy go nazywali borsukiem, czyli takiego troszeczkę jakby gdzieś zaszotego w jakiejś takiej małej swoim przestrzeni swoich emocji, relacji i z tej pozycji jakby próbującej zawładnąć całym światem. No jest człowiek, który jest na dachu budynku, idzie po szczycie góry, czy przechodzi pod wodospadem. To jest człowiek raczej schowany w jakiejś takiej norze i patrzący tam z jakimiś tam, powiedzmy sobie, złymi myślami na świat. A wie pan, za czasów mojego dzieciństwa, pana młodości, mówiliśmy, że Gierek, na przykład było takie powiedzenie, że Gierek nie będzie pamięta grudzień i nie będzie strzelał do robotników. Na końcu się okazało to prawdziwe. Mhm. Czy Kaczyński byłby się w stanie powstrzymać, gdyby na przykład coś szalenie radykalnego gwarantowało utrzymanie, zachowanie władzy? Czy... Moim zdaniem Lech Kaczyński tak, mimo że go bardzo krytykowałem, Jarosław Kaczyński nie. Jarosław Kaczyński nie ma żadnych zahamowań. Czy nie wyklucza pan kryterium ulicznego na końcu? Jestem nawet pewien, że do niego dojdzie. Tak? Tak. Bo jestem pewien, że PiS będzie tracił w tych sondażach i będzie... I że będzie coraz większa desperacja i panika. Panika i gdzieś na którymś miejscu stanie się coś takiego, co zburzy ludzi i dojdzie do jakichś niestety działań takich siłowych.
No wszystko na to wskazuje. Czy spot z Auschwitz to jest wyraz głupoty, małości, to swoje to oczywiście na pewno, no, tylko czy desperacji, nerwów? Nie, to jest, ja się już teraz nawet nie obawiam, znaczy obawiam się, ale nawet nie wykluczam po prostu antysemickich. Czy dzisiaj grają kartą Auschwitz-Arebur, a za chwilę będą grali Braunem, tak? Tak, tak uważam, że to jesteśmy po prostu... Jest taki poziom... Czyli geje tak, Żydzi tak, uchodźcy tak, wszyscy. Każdą kartą zagrają, elity tak? Elity tak, prawda, jakiekolwiek środowiska, przedsiębiorcy, bogaci, dlaczego nie? Wszystko, co można jakby rzucić ludowi i można dopieprzyć jakiejś małej grupie, zbić na tym jakiś kapitał, będzie przedmiotem tej agresywnej polityki, nie będzie żadnego przed tym powstrzymania. Jedyne co... Na co możemy liczyć, a nie dlatego, że tutaj ma PiS jakąś mądrość, tylko to jest to, że jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będzie takie przedawkowanie, tak jak z tym 800+, przedawkowanie tych różnych represji, tych różnych takich właśnie przeinaczeń, gdzieś nastąpi taki moment, że to oni stracą jakby zaufanie, tylko że poziom agresji dzisiaj jest tak duży, jak się czyta w ogóle, jak ludzie dzisiaj do siebie mówią na Twitterze czy na Facebooku, ile tam jest nieprawdopodobnej agresji. Ta agresja została uwolniona przez Kaczyńskiego i przez ten sposób uprawiania takiej chamskiej polityki, takiej właśnie z buta, nie liczenia się z żadną hierarchią społeczną, z żadnymi wartościami, takiej czystej, biologicznej polityki. To właśnie ten Erdogan rozdający te pieniądze, to jest taka biologiczna polityka. Ale pan wspomniał o tej zaplanowanej, być może przez Kaczyńskiego, polaryzacji. Polaryzacja ma to do siebie, że można, tak, to może być as, a może to być karta wygrywa i przegrywająca, jeśli druga strona z tej polaryzacji zrobi lepszy użytek. I to jest ten sam błąd, który popełnił Kaczyński. Czy Tusk będzie umiał tą grę poprowadzić? No właśnie pokonał wtedy w 2007 roku w debacie Kaczyńskiego, bo Kaczyński grał tą samą grę. Ale nie będziemy mieli już żadnej debaty. Będziemy mieli, bo będzie komisja Tusk-Lex i Tusk. Będzie 9-1, i tak? To się będzie odbywało i to będzie pokazywane. A Tusk ich rozwali, pan to wie, ja to wiem. No i właśnie to jest to, na co się szykujemy. Kalkulacja Kaczyńskiego, że nawet jak wypadnie lepiej, to jest zawężający, bo ma duży kapitał negatywny. Kalkulacja Tuska, jak mi pozwolą tylko mówić także do ich publiczności, do której nie mam dostępu w TVP dzisiaj, bo będę miał to forum komisji i jednocześnie będę mógł jakby codziennie rozprawiać się z wieloma ich mitami i opowieściami i propozycjami i kłamstwami, to wygram na tym, bo to pokaże po prostu całą obłudę. Jest tutaj Tusk świetny retorycznie. No to są te kalkulacje. Tylko wie pan, jeżeli to będzie na końcu tak, że to będzie różnica 5%, 3%, to wiadomo, czy to, co się dzieje w instytucjach kontrolnych, czyli te KRS-u, ci ludzie w tym... Sąd, Izba Specjalna, Spraw Publicznych. Czy tam właśnie te 3% nie można skręcić, bo 10% to się już nie skręci. I jakże będzie taka różnica. Parę DPS-y plus parę procent, no tak, damy radę. A te parę procent można skręcić tymi mechanizmami. I to jest tak sprytnie ustawione, że próbujemy doprowadzić przez pewną nierównowagę systemu do tego, żeby ewentualne zwycięstwo opozycji było małe, a mając kontrolę w tych kilku punktach, tam przesądzić o tym. Pan inwestuje w alkohol, nie w politykę. Jak miał pan obstawić swoje pieniądze, kto wygra tę rozgrywkę, nie tylko w sensie wyborczym, ale tą polaryzacyjną, obstawiłby pan Kaczyńskiego czy Tuska? Nie, ja bym postawił na Tuska, ja po prostu kocham... Stawia pan generalnie zakłady, obstawia pan głową czy sercem, bo ja niestety sercem, to nie zawsze jest dobre. No ja też, ja kocham Europę, ja po prostu nie mogę zaakceptować tej antyeuropejskiej polityki, którą prowadzi obóz Kaczyńskiego. Ja po prostu, jedno z marzeń moich w życiu, takiego właśnie chłopaka z Biłgoraja, było pojechać w świat. Ja teraz wciąż mogę jeździć bez paszportu, bez wizy, gdzie chcę, czy tak, czy inaczej, czy samochodem, czy pociągiem, czy samolotem, nie ma znaczenia, ale czuję się, że jestem w Europie. To jest jakaś największa... Ale myśli pan, że oni nas wycofują w Europie? Pan się bardziej boi w stronie formalnej, powiedzmy, paszportowo różnej, czy mentalnej? No mentalnej też. No tu jest większy problem, bo...
Jest trochę takich prac antropologiczno-historycznych pokazujących, że ten rodzaj mentalności i wrażliwości, który reprezentuje PiS, jest czymś trwalszym niż PiS. Mówiliśmy przed programem, proszę wspomnieć o tych dwóch książkach, niech to też ma program Walor Edukacyjny. No jest taka książka wydana przez wydawnictwo Austeria z Krakowa, nazywa się, tytuł tej książki jest Odwieczny PiS. I autor tej książki, profesor historii, pokazuje, jak od Mieszka już przez Bolesława Chrobrego, Kazimierza i tak dalej do Piłsudskiego cały czas PiS jest. Czyli Kaczyński ma 1000 lat, tak? 1000 lat. To nie jest problem, że dzisiaj pokonamy Kaczyńskiego, bo on uosabia pewną część tożsamości polskiej, która się ukształtowała, bo tak jesteśmy najmłodszymi chrześcijanami i Czesi, i Ruś Kijowska, i już nie ma co, Niemczech byli przed nami. To jest 100-150 lat, dość dużo w różnicy w byciu. Ilość lat nie byliśmy państwem, nawet w porównaniu z Niemcami czy Czechami, z Czechami to już w ogóle nie ma co się powiedzieć, znacznie krótsze, bo to albo rozbicie dzielnicowe, albo jakieś inne. Bardzo krótko tylko. Potem de facto niewolnictwo, de facto brak rewolucji przemysłowej. I na to wchodzi druga książka Adama Leszczyńskiego. Ja zawsze powtarzam, wie pan, to nie jest anegdota, to jest fakt, że jak w Londynie otwierali pierwszą linię metra, to u nas było powstanie styczniowe. Coś takiego. I Leszczyński z kolei pisze w Historii Ludowej Polski, to nie jest historia PRL, tylko to jest historia stosunkami władzy pomiędzy tymi, co mają władzę, a ludem. Znów od średniowiecza do okresu PRL-owskiego, do Solidarności. I on pokazuje też, jak bardzo zakorzeniona mocno jest taki problem z podmiotowością części społeczeństwa, skutek tego, że u nas ten brak praw się wraz z sukcesem Rzeczpospolitej z XVII wieku, to coraz więcej ludzi miało mniej praw. Bo trzecia RP była za krótko, żeby być na to lekarstwem? Tak, no też trzecia RP była bardzo blisko, bo gdyby wtedy w 2015 roku jednak ten resentyment, który ten odwieczny PiS nie wygrał tych wyborów, to byśmy kupili na następną dekadę, to tak? To mielibyśmy prawdopodobnie te kolejne 10 lat więcej i być może to by już ostatecznie zmieniło te stosunki. Dlatego, że jak się patrzy dzisiaj znów na to pokolenie, które ma dzisiaj 20 lat, albo jest troszkę jeszcze młodsze, 15-16 lat, to w większości swojej ono jest bardzo europejskie. Jest jednym z najbardziej zeuropeizowanych społeczeństw. I to jest bardzo dynamiczne. No, wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Jesteśmy wśród 4 krajów o najmniejszym wskaźniku bezrobocia. Pan wspomniał o tym sentymencie, nawet nie resentymencie antytuskowym. Mhm. Uważa pan, że to jest tylko kwestia propagandy TVP? No tak, to jest oczywiście tak, bo był też jakiś tam błąd wtedy, w tym 2015 roku, czy w tamtym okresie, że w stosunku do tych osób słabszych ekonomicznie nie wykonano gestu. Mi nie chodzi nawet o to, żeby to miało być dokładnie 500+, bo to należy do pewnego innego sposobu uprawiania polityki, ale można było wtedy zwiększyć. Chociaż w 2014 roku w wystąpieniu sejmowym, wtedy kiedy Obama i Hollande byli nasze 25-lecie, to wysyłał Komorowski taki sygnał, że przyszedł czas na taki impuls pokazanie, że to wszyscy w tym sukcesie polskim powinni partycypować. To było przegapione wtedy i powstała znów ta spirala właśnie, która wyniosła, dobra, kampania niestety też, ale PiS-u, ale wyniosła PiS do władzy. Ruscy też? Myśli pan? No pewnie. Tak? Tak, no że Sowa to Ruscy, myśli jeżeli pan? Jeżeli Trump był, wybory w Ameryce się odbywały z tak dużym wpływem, co już dzisiaj wiemy, nie podlega do najmniejszej wątpliwości, że Rosjanie wpływali na wybory amerykańskie. Jeżeli wiemy, że próbowali wpływać na wybory francuskie i wybory włoskie, co już nie ulega najmniejszej wątpliwości. I Brexit. I to dlaczego mielibyśmy dzisiaj mieć wątpliwości, że Rosja w naturalny sposób, szykując się do ataku na Ukrainę, bo od wielu lat to było w planach Putina, to ona nie próbuje zdestabilizować tej sytuacji, żeby mieć łatwiejsze. A toczy się dyskusja, czy gdyby nie masowa reakcja Polaków sprzeciw wobec akcji Putina w Ukrainie i dwa, otwarcie ramion dla Ukraińców, że gdyby naród nie zdefiniował w ten sposób naszej polityki, to Kaczyński, Morawiecki byliby gotowi pójść na jakiś antyukraiński deal, jak pan sądzi? No wszystko o to wskazuje.
No bo to jednak w Polsce jest sporo tych emocji społecznych związanych z takim, no, trudną historią polsko-ukraińską i jest taka, ona jest dzisiaj ukryta przez to, że właśnie mamy nawet ci, którzy nie przepadali za Ukrainą wcześniej, ale mają jednak takie poczucie wdzięczności, że oni wzięli na siebie jednak to uderzenie, prawda? I oni giną, ich miasta są zniszczone. Dzięki temu my mamy przy wszystkich wadach obecnego systemu jednak mamy świat, no, niezniszczony wojną. Więc to jest wartość niesamowita. I mi się wydaje, że ludzie byli skłonni w związku z tym do przewartościowania stosunków z Ukrainą. To był najlepszy moment od dawna, żeby to zrobić. No ale władza chciała tym zagrać, bo tak, z jednej strony Konfederacja próbowała tym grać, więc oni się boją, że Konfederacja za dużo zabierze im wyborców nacjonalistycznych, tych turbopatriotów i przeróżnych tego typu segmentów rasistowskich. Dlatego tak, LGBT, emigranci, atak na Niemców, czy za chwilę karta antysemicka, to są wszystko elementy, żeby nie pozwolić Konfederacji urosnąć powyżej 10 czy 12%, bo wtedy PiS się kurczy do tych 20 kilku i jest po zabawie. Prawda? Czy Polską dalej rządzi Dmowski? Bardzo silnie. Miłosz to było dla mnie szokiem, jak przyjechał po Noblu do Lublina i miał wykład na KUL-u, który był wtedy jeszcze dobrą uczelnią, to powiedział i to ja wtedy go w ogóle nie rozumiałem, raz, że miałem 17 lat, więc jakby też nie do końca. Mówi tak, Polska przez lata będzie jeszcze endecka. Endecka w PRL-u w 1981 roku, w czasie wizyty w Polsce Czesław Miłosz. Czyli Miśnik, jak się bał w 89, 90, to nie historyzował, tylko dobrze diagnozował. Tak, no właśnie, to jest część tego odwiecznego PiS-u. To jest ten, to ma wyraz, nazywamy to współczesną formacją dwudziestowieczną endecją, ale to jest część tego samego nurtu, tego odwiecznego PiS-u, który w Polsce żyje. I jedynym sposobem, żeby w końcu jakby wyjść z tej przeklętej tej historii, był oczywiście ten korzystny splot okoliczności, że upadł Związek Radziecki. Byli określeni przywódcy amerykańscy, którzy umieli jakby zarządzić wtedy światem. W Unii Europejskiej byli przywódcy gotowi w ogóle do wciągnięcia znów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, w ten obszar oddziaływania, co w 1944-1945 roku się nie stało. Myśmy to wspaniale wykorzystali. Tamcy ludzie jak Geremek, Wałęsa, Balcerowicz, Mazowiecki. To byli ludzie, którzy no jakby skorzystali z tej szansy. Też Kwaśniewski, później ta lewica, która się wspaniale przekształciła w taką proeuropejską i demokratyczną formację. To wszystko nas wepchnęło w ten dobry nurt. Dzisiaj oczywiście i w Europie sytuacja jest trudniejsza, w takich Włoszech i we Francji jesteśmy na granicy po prostu też jakby no, bardzo niebezpiecznych przeobrażeń. Ale jeszcze wciąż jakby prowadząc odpowiednią politykę, Polska może, szczególnie w północnej części Europy, i to jest i Benelux, i Holandia, i Niemcy, i tak dalej, i Skandynawia, może stworzyć cały czas silny ośrodek integrujący. Czy pan, wchodząc ze swoją partią, miał takie poczucie, że Dmowskiemu endecji pan rzuca wyzwanie? Tak. No bo dzisiaj ludzie myślą, że to... Że... Czy cokolwiek się z tej misji udało? A jeśli tak, to co? Ja myślę, że wbrew pozorom stosunek do Kościoła jest dzisiaj kompletnie inny. Oczywiście Kościół sam sobie zasłużył, ale wtedy jak się mówiło, że jest iluś tam, że to jest zorganizowany system ochrony pedofilów, że tam jest wiele przemocy, że to jest wyłącznie gra o władzę, a nie żadna religia, to było totalne oburzenie. Dzisiaj już patrzenie takie świeckie na instytucje Kościoła, co nie ma nic wspólnego z oceną religii, tylko na instytucje Kościoła, nowoczesne, europejskie patrzenie na Kościoła jest powszechne w Polsce. To jest ogromna zmiana. Druga rzecz, mimo że jest pewna recesja i nagonka na ludzi z LGBT, to jednak oni już funkcjonują w przestrzeni publicznej. Jak ja zaczynałem tę całą jakby wojnę o to w 2009-2010 roku... Dziś w niedzielę widziałem na ulicy Bagatela dwóch gejów trzymających się za rękę, czyli widok, który nie tylko nie budzi protestu w Barcelonie czy w Madrycie, ale nawet nie budzi żadnego zainteresowania. Tylko mówi, nie każda ulica w Polsce jest bagatelą. Ale jednak oni byli wszyscy schowani. Nikt nie miał odwagi tak się zachować, nikt nie miał odwagi kandydować na burmistrza, sołtysa, wójta, prezydenta, czegokolwiek innego, będąc jawnie osobą LGBT. To pękło, to już jest dopuszczalne. I nawet jak jest dzisiaj napieprzanka i jest haniebne są wypowiedzi, i są nagonki, i są samobójstwa dzieci prześladowanych przez swoich rówieśników, to o tym wszystkim się mówi. I to zmienia ten świat. I oczywiście taki proces nie może by się inaczej odbyć niż wieloletnia dyskusja na ten temat. Więc to się na pewno zmieniło. I teraz gdybyśmy to jeszcze
pociągnęli w tych wszystkich programach, które są kapitalne, jak te Erasmusy, jak prawda wymiana, jak wspólne przedsięwzięcia, jak ta polityka spójności europejska, jak szereg innych polityk, które wciągają Polaków, Polki i Polaków do bycia w Europie. 10 lat jeszcze czegoś takiego i byłby inny świat. Mój najstarszy syn mieszka w San Francisco, drugi syn mieszka w Kijowie przez cały okres wojny. Pisze tam artykuły dla Radia Wolna Europa. A trzeci syn chce wyjechać do Los Angeles do szkoły średniej. To jest po prostu pokolenie, które powstało od tamtego czasu, czuje się kompletnie międzynarodowo. I to nie dlatego, że ja im dawałem jakieś pieniądze zazwyczaj, czy coś takiego. Nie, oni po prostu sami zarabiali na to, żeby być w stanie studiować i być tam, gdzie się znaleźli. Emil pracuje w jednej z najlepszych uniwersytetów świata w Stanfordzie. Zajmuje się sztuczną inteligencją. Jego kolegami w zespole są nobliści i tak dalej. To może, ale wylądował przez przypadek w najbardziej liberalnym miejscu w Stanach? Tak. Tak? Tak. To bardziej przez Stanford niż przez charakter San Francisco, tak? Też mi się wydaje, że tak. Więc to jest niesamowita rzecz, która się zmienia. Ja myślę, że ci ludzie jak nie zginą w jakimś powstaniu, w jakiejś wojnie, na której zawsze skorzysta Kościół i prawica, tylko przeżyją następne 10 lat, nawet teraz rozproszeni na świecie, w tych różnych miejscach, Kijowach, San Francisco. Wrócą, oni wrócą i z nimi wrócą pewne idee. No Emil na przykład ProPublica... Ale wie pan, jak to jeszcze porządzi 10 lat temu Kaczyński, 10 lat Kaczyński albo ktoś taki, to do nie czego będzie, nie będą nie będzie wrócić? Do czego wracać, nie. Kaczyński przegra te wybory w jesieniu. To będzie Polska w stanie rzeczywiście z kolan, wrócimy do normalnej sytuacji. I nie boi się pan, jak będzie wyglądała depisizacja kraju? Nie, nie boję się tego. W Polsce nigdy nie było, niestety... Ja nie mówię o samosądach, gwałtach, tylko czy to się da wszystko odkręcić? Da się. Tak? Da się. Czy taki Giertych, którego się teraz krytykuje, z którym walczyłem nieraz w Sejmie i miałem masę z nim napięku. Przecież byliśmy z tego samego okręgu wyborczego, z lubelskiego. Ile myśmy się razy kłócili w różnych stacjach telewizyjnych w fundamentalnych sprawach w tamtym czasie, jak on był ministrem edukacji. No to jest inny Giertych dzisiaj. No tak, też, jest inny Giertych. Więc ja dzisiaj widzę taki Giertych, to będzie super facet na taką depisizację. To jest właśnie takich ludzi, tam potrzeba takich zdecydowanych. Ale widzi pan, czyta pan głosy ludzi lewicy typu Gdula, którzy reagują na niego dalej ultra alergicznie. A to jest głupie, bo przecież każdy prawo ma się zmienić. A Marek Migalski się nie zmienił, a Czarek Michalski się nie zmienił, a Roman Giertych się nie zmienił. Każdy prawo ma się zmienić. Każdy. Nawet Kaczyński ma prawo się zmienić. On się nie zmieni, ale prawo ma. Mówiliśmy o tej polaryzacji. Czy jak tu jest Kaczyński PiS, a tutaj Tusk KO, PO, jakkolwiek to nazwać, czy jest miejsce na trzecią drogą? Nie ma w tej chwili. Nie? Nie. W tej chwili. Ale sondaże mówią, że 10, 14, 15 dostaje. To tyle zawsze jest. To jeżeli pan mnie pyta, czy jakaś partia, Konfederacja albo PSL zdobędą tam po 7, 8... A myśli pan, że ta trzecia droga to jest też są sieroty po Palikocie, po Petru, po Kukizie, po wszystkim? Że to jest wędrujący elektorat? Ale to nie są ci sami ludzie. Ci, nie? Co głosowali na Palikota, to nie są ci, co będą dzisiaj głosowali na Konfederację, mimo że Konfederacja niestety część tego programu liberalnego, gospodarczego, można powiedzieć, przepisała z projektu ruchu Palikota, czy później Petru i tak dalej, bo to się powtarzają pewne rzeczy z uproszczeniem podatku, z bardzo przyjazną administracją dla gospodarki. To są stare rzeczy w Polsce niezrobione i kolejne formacje buntu mają to na sztandarach, albo w sosie katolickim, albo lewicowym, albo jakimś innym. I znów tak będzie, że znów te 15% społeczeństwa albo na jedno, albo na dwie takie nowe siły się przepisze. Tylko z tego nic nie wynika. Dlatego, że problem polega na tym, czy ktoś z nich może zdobyć 30 kilka procent. Nie. Bo ale wtedy... pójdą, ma pan pewność, że pójdą w razie wejścia do parlamentu, że pójdą z Tuskiem, a nie z Kaczyńskim? Nie mam pewności. Nie? Nie. Mogą, bo jedni i drudzy złożą ofertę, oczywiście, to nie ma co tutaj udawać niewiniątek, każdy będzie chciał ich pozyskać. Pytanie o wyborcy Konfederacji bardziej są nastawieni na potencjalną koalicję z PiS-em, wyborcy PSL-u i Hołowni mniej na potencjalną koalicję z PiS-em. I oni się będą musieli trochę kierować oczywiście tym, co ich wyborcy uważają, tylko do pewnego stopnia. Bo gdzieś tam na końcu będzie po prostu tak jak z Kukizem. No co Kukiz ma dzisiaj wspólnego z tymi, którzy na niego głosowali w tamtym czasie. A ty jak pan ocenia Hołownię jako wciąż jakoś tam nową twarz w polityce? No, czy
jest to tak samo człowiek, jakim, w jakim sensie byłem, ja chociaż ja byłem wcześniej, no jednak w Platformie parę lat, trochę się nauczyłem polityki. On nie umie polityki. Nie? Nie. Nie umie polityki, bo nie da się zrobić, co więcej, jego największym przekleństwem będą te tysiące nowych działaczy bez doświadczenia partyjnego. Właśnie ta naiwność, którą też ja podzielałem, że ludzie, którzy są spoza polityki partyjnej, są realną wartością, to jest całkowita, no, całkowite niezrozumienie istoty. Potem miał to pan taką dwuznaczną zbieraninę u siebie. No bo ci ludzie nie rozumieją cyklu politycznego, nie rozumieją, że... Nawet Biedroń się okazał jednym z najlepszych, prawda? Tak, on akurat tak, czy Baśka, tam parę osób jest okej, okay, ale jednak większość tych ludzi, którzy nie byli wcześniej w polityce, no, Biedroń miał długi staż w ruchach społecznych, wielokrotnie kandydował wcześniej w kampaniach bez powodzenia, więc on był jakoś tam trochę już przerobiony przez te właśnie cykle polityczne, bo najważniejszą rzeczą, tutaj w tym sensie PSL paradoksalnie jest bardziej wartościowy niż ktokolwiek inny, nie dlatego, że jest bliżej do ich programu, bo nie, ale oni mają tą kulturę trwania bardzo długo w różnych instytucjach życia publicznego i społecznego. I rozumieją, że jest wyżej, niżej, że trzeba grać na drużynę, na wspólny sztandar, żeby przetrwać jako wspólnota pewna. Tego nowe formacje, czy Kukiza, czy Petru, czy nawet Palikota nie miały. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że z tych wszystkich ludzi, którzy się pojawili w polityce, najwięcej po mnie zostało wciąż w różnych formacjach i lewicowych, i w Platformie, i tak dalej. Ale to niczego nie zmienia, że po prostu oni muszą dopiero teraz, jak przeszli tam te wszystkie etapy w Platformie, na Lewicy i tak dalej, oni są dopiero teraz przygotowani do poważnych wyborów. Gowin wygląda na niezdolnego do pożegnania się z polityką. No, tak. Ma pan do niego sentyment, bo byliście w którymś tym momencie na dwóch skrzydłach. Ja nie mam sentymentu, dlatego że jednak on przyłożył rękę do zniszczenia tutaj instytucji w Polsce i do osłabienia demokracji, do osłabienia więzi europejskiej. No i już nie mówię o tym, co w edukacji się stało. No, polska edukacja akurat wchodziła na najlepszy, można powiedzieć, poziom w ogóle w historii, kiedy PiS przyjął i odwrócił mechanizm po prostu. A Czarnek to pana kolega z uczelni, tak? No na szczęście nie, bo on jest młodszy, więc jak ja studiowałem na KUL, to jeszcze Bartoszewski był wykładowcą. Władysław. Tak, Władysław, więc to była zupełnie inna uczelnia, bo ona przyjęła bardzo wielu ludzi po 68 roku, czy później po 70, którzy musieli uciekać z różnych uniwersytetów, oni trafili na KUL. To była super uczelnia jeszcze w latach 80. Ona zresztą przyjęła mnie też jako człowieka, który miał wilczy bilet i nie mógł studiować na państwowej uczelni, dzięki temu na szczęście nie poszedłem do wojska. Więc to było inne środowisko i ludzkie, i inne środowisko akademickie. Bardzo ciekawe. Natomiast dzisiaj no, to jest uczelnia niestety właśnie takich ludzi jak Czarnek. Jeżeli Alfred Wierzbicki, ksiądz Alfred Wierzbicki, można powiedzieć twarz KUL-u przez 50 lat, kumpel Karola Wojtyły i... Wypluwany teraz przez ten KUL. I on opuścił KUL. On się przeniósł na UMCS. Może pan sobie wyobrazić, że Alfred Wierzbicki przenosi się z KUL-u, ksiądz, profesor, na UMCS. Znaczy, to jest po prostu jakby już, no, wszystko jest już obnażone w tym geście. Panie pośle, UMCS, KUL, z drugiej strony Suwałki, częste wizyty. Gdzie pan, skąd jest teraz Palikot najbardziej? Czy pan jest jak Komorowski z całej Polski? Nie, ja kocham rzeczywiście polską, z jednej strony prowincję, bo ja lubię i Lublin, i Suwałki, i Tańczynek, gdzie mam browar, czyli takie... Z miast włoskich najbardziej lubię Palermo. Nie Wenecję, nie Florencję, nie Rzym, tylko Palermo. Palermo to nie Włochy. Bo w Palermo jest coś takiego, że ono jest takie niezajechane przez turystów i takie jeszcze takie w sobie jest, prawda? A już Wenecja czy Rzym, czy ten, no nie są, po prostu są tak przerobione przez przemysł turystyczny, tam już nie ma autentyczności żadnej. Trzeba gdzieś tam jej szukać w jakichś małych zakamarkach. Więc i dla mnie Lublin jest jak Palermo. Przy wszystkich pięknie różnych... mam widok pan sobie ze swojej kamienicy w Lublinie. Dziękuję bardzo. Ale to jest takie coś, to jest takie miasto, które ma historię, ma pewną tożsamość, długość trwania, ma złotą epokę w okresie jagiellońskim i tak dalej, ma wspaniałą architekturę z tamtego czasu. Świetnych poetów jak Józef Czechowicz, który właściwie można powiedzieć w największym stopniu zrewolucjonizował polską poezję, i Anna Kamieńska, i Zbigmund Kałużyński, i Julia Hartwig, już nie mówiąc o muzyce, Budka Suflera, Ewa,
Beata Kozidrak, Urszula, Iza Trojanowska, Krzysztof Zalewski, Bogdan Łazuka, wszyscy z Lublina. Po prostu to jest niesamowite po prostu miejsce takiego jakby przenikania się właśnie tych różnych kultur, cygańsko, białorusko, rusko, polsko-żydowskiej, tego wymieszania stworzyło taką zdolność do śpiewania, pisania, tworzenia kultury. Teatr, przecież Scena Plastyczna KUL, Teatr Gardzienice, Prowizorium Opryńskiego, Teatr NN, no masa po prostu rzeczy, które się przebiły w skali nawet europejskiej wodząc się z tego Biłgoraja, bo coś tam takiego fajnego było. I to jest dla mnie takie miejsce, które ja bardzo kocham. Ja na przykład też jestem fanem Warszawy i nie należę do tych, którzy mówią, że Warszawa nie. Ja mówię, tak, Warszawa też jest chyba w puls. A Suwałki i okolice? Czy tam, Suwalszczyzna? To jest, ja późno bardzo poznałem Suwalszczyznę, miałem 40 lat. Już jak tam pojechałem i zdziwiłem się bardzo, że nigdy tam wcześniej nie byłem. Jak się tylko przejedzie za Suwałki, kawałek na północ, w kierunku do tego trójstyku granic. To pan jako absolwent filozofii nieubłaganie do Królewca i do Kantak. Tak, to jest mi bardzo bliskie pod tym względem, ale tam rzeczywiście nagle gdzieś tak jakieś 12 km za Suwałkami, miejscowość Jeleniewo, zaczyna się Suwalski Park Krajobrazowy i małe wzgórza, głębokie jeziora, krajobraz polodowcowy, wielkie te głazy jak w Nowej Zelandii, takie narzutowe, porozsiewane wszędzie, pojedyncze drzewa rozsiane w tych polach. I małe zaludnienie, nie ma właściwie wsi, tylko takie farmy bardziej. A z żoną i z dziećmi jest pan bardziej w Lublinie czy na Suwalszczyźnie? No jednak dzieci chodziły cały czas do szkoły w Lublinie, teraz ten trzeci syn Franek chce wyjechać właśnie do szkoły do Kalifornii, ale więc myśmy musieli być w Lublinie. Tam były dobre szkoły. To są dobre szkoły. To są szkoły społeczne, ani nie prywatne, nie publiczne, to takie społeczne jak szkoła Klonowica, i które bardzo dużo zawdzięczamy, bo one uczą trochę właśnie takiego jakby pracy z innymi, co jest bardzo rzadko. A dużo czasu spędza pan na tej Suwalszczyźnie? Dużo. Tam ja spędzam. I co pan tak robi? Jest cały dzień pije pan piwo, czyta książki, chodzi na spacery z psami? Więc jest tak, że dzisiaj po COVID-zie bardzo się zmieniła nasza praca. I ilość pracy tej zdalnej na tych różnych Zoomach, Teamsach i tak dalej jest niewyobrażalnie większa niż kiedykolwiek, prawda? To jest naprawdę tak, że nawet będąc w Lublinie, w Warszawie czy w Krakowie, ja pracuję dużo na tych Zoomach, bo no, spotkanie kogoś ze Szczecina, z Wrocławia i tak dalej, nawet przy obecnej infrastrukturze znacznie lepszej niż kiedyś, to jednak jest duże wydarzenie. Ja mogę zrobić dziennie 8-9 małych grup biznesowych, omówić różne zagadnienia właśnie bez opuszczania miejsca, więc tam też normalnie pracuję. Połowę tego dnia zawsze spędzam na realnej pracy. Też ja lubię też zapraszać tam gości i z biznesu, ale nie tylko, także z kultury i z innych, i też spędzać taki trochę czas albo na omawianiu właśnie jakichś interesów, albo też na po prostu rozważaniu. Na gadaniu, rozważaniu spraw. Oczywiście też się pije piwo, też się pije wódkę i różne inne rzeczy, bo dlaczego nie? Ale z drugiej strony to jest też takie, tam jest bardzo fajna infrastruktura. Naszym najbliższym sąsiadem jest Mikołaj Gropie, super artysta, plastyk, paszport polityki z jednej strony. Z drugiej strony mamy malarza Alka Roszkowskiego, wybitny malarz, niedawno w Deście tutaj była jego wielka wystawa. Z drugiej strony sąsiad. I takich jakby mógłbym wymienić 20-30 osób, pogranicze, czyżewscy i tak dalej, opowiadać po prostu o różnych ciekawych ludziach, którzy mieszkają, z którymi warto się też spotkać. I to wcale nie jest koniec świata. Nie. A jednocześnie wciąż tam nie ma takiej turystyki. Czyli tam nie ma tych autokarów, prawda, wielkich hoteli typu Gołębieski czy innych, które powodują, że po prostu jest ten taki hałas. Czyli lubi pan swoje życie teraz? Ja bardzo lubię swoje życie. Popolityczne? Bardzo lubię, tak. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, szczęśliwy, że książek trochę napisałem różnych, więc też tam mam czas na pisanie, czytanie. W ogóle COVID był fajną epoką, bo wielu znanych muzyków, którzy nie grali wtedy na koncertach, bo był zakaz jakby robienia tych koncertów, przyjeżdżali właśnie tak, mówię, słuchaj, co robicie, jesteście u siebie, no jesteśmy, to wpadniemy, pogramy trochę razem, bo to się nudzimy, nie mamy gdzie grać. I mieliśmy tak co dwa tygodnie. To Dom Kultury może założy tam u siebie. Coś takiego miałem. Nagraliśmy ze 3 płyty w ogóle takie, nagrane tak garażowo na telefon z dużych takich koncertów tam Wojtka Mazaleckiego, czy Mateusza Pośpieszalskiego i tam paru innych ludzi. Po prostu to było paradoksalnie. Ja się też tamtego nauczyłem, tej pracy zdalnej w tym okresie, no bo jaki sens było wyjeżdżać, jak hotele, restauracje, wszystko poograniczane, więc można odpowiedzieć, że takie czasy, i oby tak było z PiS-em, takie czasy jak COVID, wyzwalają bardzo nowe formy życia społecznego, które byłyby w normalnym trybie, trzeba byłoby nie wiem ile lat, żeby ludzie tak się przestawili na zakupy online, na pracę online, na różne inne rzeczy. I tak samo jest trochę z PiS-em.
Ile lat trzeba by dyskutować o LGBT? Czyli jak w korporacjach, że każdy kryzys to szansa. Szansa. I moim zdaniem te ataki na LGBT, a na przykład te prawa kobiet. No przecież ile trzeba byłoby normalnie tego wszystkiego natłumaczyć się, gdyby nie te skandale, które wywołuje ta obecna władza i które powodują, że jak umiera kobieta, której nie wykonano zabiegu w takiej czy w innej miejscowości, to przechodzi przez całą Polskę dyskusja na ten temat. I ona jest straszna, bo ktoś umarł, prawda, i albo ktoś został doprowadzony do samobójstwa z LGBT, ale to ma, to przy całej tej straszności ma ten niesamowity skutek, że powoduje taką zmianę, że mi się wydaje, że ja nigdy nie widziałem tak świadomego pokolenia kobiet, jak dzisiaj 20-latki, 16-latki, 18-latki, koleżanki mojej córki, jak przychodzą, są kompletnie... Ale jednocześnie ostatnio były jakieś wyniki sondażu wskazującego, że większość Polaków wcale nie Polek nie jest wcale za liberalizacją prawa aborcyjnego. No, ja czytam te sondaże, że mamy po raz pierwszy właśnie powyżej lub na granicy 50% we wszystkich kiedyś postulatach ruchu Palikota. Czy to jest lekcja religii poza szkołą, czy to jest prawo do związków małżeńskich czy partnerskich przez środowiska LGBT, czy to jest prawo do aborcji. To wydaje mi się, że wszędzie nastąpił skok. Czyli pan, że tak powiem, politycznie osiągnął sukces postmortem, w sensie politycznym. Bardzo się przysłużyła ta władza. A na marsz pan idzie? No więc tak, chciałbym pójść, bo się w pełni utożsamiam z tym marszem. Jest mi bliskie cała ta diagnoza społeczna, że Polska jest zagrożona swojej takiej substancji. Ale z drugiej strony chyba nie mogę pójść, bo mam takie, jak zobaczyłem pana wpis na tle Auschwitz dzisiaj przez TVP, i dostaję takie raporty u mnie w firmie, jak często gdzieś mnie ktoś cytuje, to jest najczęściej cytowany przekręstwem w TVP. Bardzo się dziwię, myślałem, że może Forbes, może Onet, może jakaś inne medium. Można powiedzieć, że codziennie pan ekshumują TVP. 8 lat temu coś tam powiedziałem, a to się nadaje do czegoś, co dzisiaj jest rozgrywane. Co? Któryś materiał, więc to się w głowie nie mieści. Zatem się coś tak, pójdę, a ci wariaci z TVP zrobią z tego marsz Palikota. Już wiemy, kto za tym stoi. To jest ta twarz, to on zorganizował ten marsz. Wiem, że to brzmi absurdalnie, a ja już tyle razy widziałem tak absurdalne, wyjęte z kontekstu moje jakieś, wsadzone właśnie w tam... No pan jako miłośnik Gombrowicza powinien wiedzieć, że absurd to nie jest w Polsce eksces, tylko norma. Codziennie. Więc ja tak bardzo bym chciał, nie powinienem pójść, bo pomogę przeciwnikom demokracji w Polsce, ale w związku z tym zachęcam wszystkich, żeby poszli i sam będę w tym dniu właśnie na tej Suwalszczyźnie zbierał śmieci w lesie i zrobię z tego malutki taki film. Zachęcam wszystkich tych, którzy też z jakichś powodów nie mogą pójść, żeby zamanifestowali w ten sposób, że sprzątamy te lasy. Tam... A propos tej pana akcji, tej akcji, co nie, jak w jakimś sensie konweniuje z tym marszem, ktoś na Twitterze napisał, cytując swoją babcię, czas ruszyć dupę, śmieci się same nie wyniosą. No właśnie. Bardzo dobra puenta tego, kto może niech idzie na marsz, ja się na marsz niestety nie wybiorę, chociaż sercem jestem, zachęcam do pójścia, a sam sprzątam w lesie na Suwalszczyźnie. Super, dziękuję pięknie panie dziękuję. Pośle, panie prezesie czy panie nie, pośle? Nie, nie, panie Januszu, panie Januszu. Nie mówię do pani prezesie. Mówią pośle niestety, na stacji paliw. Panie pośle, co pan tu robi? Od 8 lat nie jestem posłem. Wie pan, panie, ja robię to samo, co w domu, talkuję. Tak, bo i druga bardzo dowcipna historia jest taka, mianowicie pan to dobrze wygląda, bo pan ten dobry alkohol pije. Pan pije dobry alkohol, pan dobrze wygląda. No to jest właśnie, Polska jest po prostu... Czyli jest pan twarzą alkoholu, to miło. I z tego punktu widzenia ten... To jak to pana nie skazać? Ten okropny atak śpiewaka w sumie przyczynił mi niewiarygodnej sympatii. Bo w Polsce za to, że ktoś mówi dobrze o alkoholu, naprawdę opinia publiczna się od niego nie odwróci. Nie ma takiej możliwości. Trzeba by miliony wydać, żeby taką kampanię zrobić. Dziękuję pięknie.